Neil Donald Walsh. Wspólnota z Bogiem. Część pierwsza. 10 iluzji ludzkości. Trzecia iluzja podziału. Oto trzecia iluzja. Istnieje podział. Nie można było rozwiązać tej łamigłówki, jaką stanowiła druga iluzja, inaczej niż przez stworzenie trzeciej. Stwórca i jego twory nie są jednym. Postawiło to przed ludzkim umysłem zadanie niemal niewykonalne. Uznanie za możliwe czegoś, co jest niemożliwe. A mianowicie, że to, co jest jednym, nie jest jednym, że to, co jest łączne, jest w rzeczywistości rozłączone. Na tym polega iluzja podziału. Myśl, że istnieją odrębne byty. Wasza rasa rozumowała tak. Jeśli twory były oddzielone od Stwórcy, jeśli Stwórca pozwalał swoim tworom robić, co im się żywnie podoba, wówczas było możliwe, aby twory te robiły coś, czego Stwórca sobie nie życzył. W takich okolicznościach wolę Stwórcy można było pokrzyżować. Rzeczy mogły się dziać nie po jego myśli. Wskutek podziału może zaistnieć przegrana, a przegrana możliwa jest tylko wtedy, gdy istnieje potrzeba. Iluzje te są od siebie nawzajem zależne. Pierwsze trzy są najważniejsze. Są tak istotne, mają tak kluczowe znaczenie dla pozostałych, że dla ich wyjaśnienia powstały odrębne kulturowe mity. Poszczególne kultury wymyśliły swoje własne opowieści, ale wszystkie one na swój sposób zasadniczo mówią o tym samym. Do najgłośniejszych należy historia Adama i Ewy. Opowiada ona o tym, jak Bóg stworzył pierwszego mężczyznę i pierwszą kobietę, którzy wiedli szczęśliwy żywot w rajskim ogrodzie. Cieszyli się wiecznym życiem i wspólnotą z Bogiem. W zamian za ten dar błogiego życia Bóg ponoć żądał tylko jednego. Nie wolno wam, przykazał im, spożyć owocu z drzewa wiadomości dobrego i złego. Jak podaje legenda, Ewa mimo to zjadła ów owoc. Złamała zakaz. Ale to nie była wyłącznie jej wina. Skusił ją wąż, który tak naprawdę był istotą nazwaną przez was szatanem lub diabłem. Kim jest ów diabeł? Jak głosi inna opowieść, był to twór Boga, zbuntowany anioł, który ośmielił się dorównać swemu Stwórcy. Jest to wedle tejże opowieści najwyższe bluźnierstwo, ostateczna zniewaga. Wszelkie stworzenia powinny czcić Stwórcę i nigdy nie dążyć do tego, aby mu dorównać czy go przewyższyć. W tym szczególnym przypadku odstąpiliście od reguły
przypisując mi właściwości, które nie występują w ludzkim doświadczeniu. Ludzcy dawcy życia w istocie bowiem pragną, aby ich potomstwo było nie mniej wspaniałe, jeśli nie jeszcze wspanialsze od nich. Nic tak nie raduje normalnych rodziców, jak widok ich dzieci, które zaszły dalej niż oni, osiągnęły więcej. Natomiast Boga to mocno dotknęło i obraziło. Szatan, upadły anioł, został przegnany, oddzielony od zastępów, potępiony i nagle pojawiły się dwie potęgi w najwyższej rzeczywistości – Bóg i szatan oraz dwie dziedziny, w których władali – niebo i piekło. Jak głosi dalej ta opowieść, szatan kusił ludzi, aby sprzeciwiali się woli Boga. Tak oto Bóg i szatan rywalizowali między sobą o duszę człowieka. I co niesamowite, tę rywalizację Bóg mógł przegrać. Wszystko to świadczyło o tym, że mimo wszystko nie byłem Bogiem wszechmocnym, albo że byłem wszechmocny, ale nie czyniłem użytku z mojej mocy, gdyż chciałem, aby szatan miał równe szanse. Albo że wcale nie chodziło o to, aby szatan miał równe szanse, lecz o to, aby ludzie mieli wolną wolę. Tylko, że jeśli posłużylibyście się wolną wolą w sposób, którego nie pochwalałem, oddałbym was szatanowi, który dręczyłby was przez całą wieczność. Takimi to pokrętnymi historyjkami obrosły religijne doktryny na waszej planecie. Jeśli chodzi o Adama i Ewę, wielu ludzi wierzyło, że ukarałem pierwszych ludzi za to, że Ewa spożyła zakazany owoc, wypędzając ich z rajskiego ogrodu. Oraz, jeśli jesteście w stanie dać temu wiarę, ukarałem każdego mężczyznę i każdą kobietę, którzy się po nich narodzili. Obciążyłem ich winą pierwszych ludzi i skazałem na życie na ziemi w oddzieleniu ode mnie. Za pośrednictwem tej oraz innych równie barwnych opowieści udramatyzowano trzy pierwsze iluzje w sposób, który szczególnie dzieciom zapadał głęboko w pamięć. Z takim powodzeniem zasiewały w dziecięcych sercach strach, że przekazywano je każdemu nowemu pokoleniu. W ten sposób pierwsze trzy iluzje osadzone zostały głęboko w ludzkiej psychice. Po pierwsze, Bóg ma zadanie do wykonania. Istnieje potrzeba. Po drugie, wynik życia jest niepewny. Istnieje przegrana. I trzecie, jesteście oddzieleni od Boga. Istnieje podział. Podczas gdy myśl, że istnieje potrzeba i przegrana, jest kluczowa dla pozostałych iluzji, to pogląd, że istnieje podział, wywiera najsilniejszy wpływ na ludzkie sprawy. Wpływ trzeciej iluzji odczuwa ludzkość po dziś dzień. Jeśli uważasz, że trzecia iluzja to prawda,
doświadczysz życia na jeden sposób. Jeśli uważasz, że trzecia iluzja nie jest prawdą, lecz właśnie iluzją, doświadczysz życia na inny. Doświadczenia te będą zgoła odmienne. Obecnie niemal każdy na Ziemi przyjmuje iluzję podziału za prawdę. W rezultacie ludzie czują się oderwani od Boga i od siebie nawzajem. Poczucie oddzielenia ode mnie niezwykle utrudnia ludziom sensowne odnoszenie się do mnie. Albo opacznie mnie rozumieją, albo się boją. Albo błagają mnie o pomoc, albo zupełnie się mnie wypierają. Ludzie stracili przez to cudowną sposobność wykorzystania najpotężniejszej siły we wszechświecie. Dobrowolnie wzięli na siebie jarzmo życia, na które, jak im się wydaje, nie mają żadnego wpływu, w okolicznościach, których, jak sądzą, nie są w stanie zmienić, prowadzące do nieuchronnych, jak wierzą, doświadczeń i skutków. Żyją w cichej rozpaczy, składając w ofierze swój ból, znosząc go pogodnie, wierząc, że swym utajonym bohaterstwem zasłużą sobie na niebo, gdzie otrzymają nagrodę. Jest wiele powodów, dla których cierpienie bez zbytniego narzekania może być dobre dla duszy, ale zabieganie w ten sposób o nagrodę w niebie do nich nie należy. Odwaga jest swą własną nagrodą, a nic nie uzasadnia przysparzania innym cierpień, co dzieje się wskutek narzekania. Dlatego też mistrz nigdy się nie skarży i dzięki temu ogranicza cierpienie na zewnątrz siebie, jak i w sobie. Lecz ograniczanie cierpienia nie jest powodem, dla którego mistrz nigdy nie narzeka. Mistrz nie interpretuje bowiem doświadczenia bólu jako cierpienia. Ból jest doświadczeniem. Cierpienie jest sądem na temat tego doświadczenia. Wielu sądzi, że doświadczanie przez nich bólu jest niesprawiedliwe i nie powinno mieć miejsca. Lecz to, w jakiej mierze akceptuje się ból, widzi jego doskonałość, decyduje o tym, w jakiej mierze można się uwolnić w życiu od cierpienia. Dzięki takiemu pojmowaniu mistrzowie przezwyciężają wszelkie cierpienia, chociaż nie udaje im się uniknąć bólu. Nawet osoby, które nie osiągnęły duchowego mistrzostwa, zaznały różnicy między bólem i cierpieniem. Przykładem na to jest zgłoszenie się do dentysty w celu usunięcia mocno bolącego zęba. Wyrwanie go boli, ale jest to ból mile widziany. Poczucie oddzielenia ode mnie nie pozwala ludziom mnie wzywać i wykorzystać, nawiązać przyjaźni ze mną, zaprząc pełni mego twórczego i uzdrowicielskiego potencjału do położenia kresu cierpieniu czy w jakimkolwiek innym celu. Poczucie oddzielenia od siebie nawzajem umożliwia ludziom czynienie innym rzeczy, jakich nie dopuściliby się wobec siebie. Nie dostrzegając, że sami sobie to wyrządzają, przyczyniają się do powstawania i powielania
niepożądanych skutków w swoim codziennym życiu i w skali całej planety. Mówi się, że ludzkość nękają te same problemy, co u zarania jej dziejów. I to prawda, choć z coraz mniejszym natężeniem. Przedstawiciele waszej rasy nadal przejawiają chciwość, przemoc, zazdrość i inne postawy, które nie służą nikomu, lecz teraz stanowią oni mniejszość. To znak, że się rozwijacie. Mimo to wasze społeczeństwo skupia swe wysiłki nie tyle na dążeniu do zmiany takich zachowań, co na ich karaniu. Myślicie, że poprawicie sytuację przez stosowanie kar. Niektórzy wciąż jeszcze nie rozumieją, że dopóki nie poprawią warunków społecznych, które sprzyjają niepożądanym zachowaniom, czy wręcz zachęcają do nich, nie poprawią nic. Dowodzą tego obiektywne analizy, lecz wielu ludzi ignoruje ich świadectwa i usiłuje rozwiązać problemy społeczne, uciekając się do sposobów, które je zrodziły. Pragną skończyć z zabijaniem, stosując zabijanie. Skończyć z przemocą, stosując przemoc. Stłumić gniew gniewem. Postępując tak, wpadają w pułapkę własnej hipokryzji i dają jej świadectwo. Uznanie iluzyjności trzech pierwszych iluzji położyłoby kres powszechnemu zaprzeczaniu jedności życia oraz odsunęłoby groźbę zagłady całego życia na waszej planecie. Wielu wciąż postrzega siebie w oderwaniu od reszty ludzi, od wszystkich innych żywych istot i od Boga. Widzą, że siebie niszczą, ale twierdzą, że nie rozumieją, jak to się dzieje. Z pewnością nie wskutek ich indywidualnych działań, powiadają. Nie dostrzegają związku między swymi jednostkowymi decyzjami i wyborami, a światem. Takie przekonania są dość liczne i jeśli pragniecie, aby uległy zmianie, wy, którzy naprawdę rozumiecie prawo przyczyny i skutku, musicie wziąć sprawy w swoje ręce. Albowiem wasi bliźni uważają, że nie odbija się negatywnie na całości to, że co tydzień wycina się setki drzew, aby mogli poczytać sobie niedzielny magazyn. Nie odbija się negatywnie na całości to, że szpikuje się atmosferę zanieczyszczeniami wszelkiego rodzaju, aby mogli zachować swój obecny styl życia. Nie odbija się negatywnie na całości to, że używają paliw kopalnych zamiast energii pochodzenia słonecznego. Nie odbija się negatywnie na całości to, że palą papierosy, spożywają czerwone mięso przy każdym posiłku, wchłaniają spore dawki alkoholu i mają już dość tego ciągłego powtarzania, że owszem, odbija się. Nie odbija się negatywnie. Upierają się i mają już dość ciągłego powtarzania, że owszem, odbija się. Zachowania poszczególnych ludzi wmawiają sobie, nie odbijają się tak negatywnie na całości, aby doprowadzić do jej upadku. To byłoby jedynie możliwe, gdyby nic nie istniało oddzielnie, gdyby w gruncie rzeczy całość sama wyrządzała to sobie.
a to niedorzeczne. Trzecia iluzja to prawda. Jesteśmy odrębni. Mimo to wydaje się, że odrębne działania wszystkich odrębnych istot, które nie stanowią jedności ze sobą nawzajem ani z całością życia, bardzo realnie oddziałują na samo życie. Lecz coraz więcej ludzi zaczyna wreszcie zdawać sobie z tego sprawę, gdy społeczeństwo wkracza w następną fazę rozwoju. To zasługa takich jak ty, albowiem podnieśliście głos, uderzyliście na alarm, zadziałaliście wspólnie na rzecz powszechnego przebudzenia, każdy na swój sposób. Niektórzy po cichu i w pojedynkę, inni w zespołach. W minionych czasach nie byliście tak liczni, gotowi i zdolni do obudzenia innych. Tak więc ogół ludzi żył głęboko pogrążony w iluzji i dziwił się. Dlaczego problemy miałyby wynikać stąd, że jesteśmy od siebie oddzieleni? Jak to możliwe, że nie sprawdza się żaden inny model oprócz życia we wspólnocie? Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Takie pytania zadawali sobie ludzie coraz częściej. Widocznie w trzeciej iluzji tkwiła usterka. Powinno to było uzmysłowić ludziom, że idea podziału to błąd. Lecz ludzie przeczuwali, że nie mogą odrzucić tej iluzji, bo dobiegłaby tym samym końca rzecz o doniosłym znaczeniu. Znów mieli rację, ale znów postąpili niewłaściwie. Zamiast przejrzeć iluzję jako iluzję właśnie i użyć jej do celu, do jakiego była przeznaczona, uznali, że muszą naprawić tkwiącą w niej usterkę. I tak oto, w celu usunięcia wady trzeciej iluzji, stworzona została czwarta iluzja.